na uroczystości wręczenia zezwoleń na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to the celebration of handing out special licenses in the Bałtyk Economic Zone. Gospodarzami dzisiejszego wieczoru jest Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w osobach wiceprezesa pana Michała Szukały. Our hosts. Wiceprezesa pana Krzysztofa Drydy. Oraz prezesa pana Macieja Madory, którego zapraszam na scenę. W imieniu Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym wydarzeniu. Licznie organizujemy spotkania związane z zezwoleniami, które wydajemy na prowadzenie działalności w naszej strefie. I te spotkania, przynajmniej w moim odczuciu, przechodzą pewną ewolucję. Stają się coraz bardziej kameralne, powiedziałbym, rodzinne, przyjemne. I rzeczywiście to jest wyraz tego, że chcemy być jak najbliżej naszych inwestorów, chcemy być jak najbliżej Państwa, chcemy, żebyście czuli się rodziną przedsiębiorstw, które zainwestowały w naszej strefie. Ja jestem przekonany, można powiedzieć, że jestem pewien, że wspólnie odnosimy, ale tak naprawdę ten prawdziwy, wielki sukces jest dopiero przed nami i my ten sukces osiągniemy właśnie dzięki Państwu. Dlatego zapewniam, że zarząd i wszyscy pracownicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołożą wszelkich starań, aby te inwestycje, które Państwo planujecie, czy w trakcie realizacji już jesteście, były inwestycjami dobrymi, żeby przyniosły jak najwięcej korzyści i w każdym momencie będziemy służyć takim wsparciem, jakie jesteśmy w stanie stworzyć, jak możemy wesprzeć, to w tym zakresie mogą Państwo na nas liczyć i zapewniam o niezmiennej tutaj z naszej strony woli w tym zakresie. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Dziękuję. Jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze 2018 roku. Nasza strefa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Te inwestycje, które pozyskujemy, są inwestycjami znaczącymi. One są zauważalne w skali całego kraju. I myślę, że ten proces będzie kontynuowany również w kolejnym półroczu. Dla naszej strefy niezmiennie tą wiodącą branżą jest branża motoryzacyjna. To jest potężny przemysł i potężny rynek, także również u nas daje się odczuć dominację tej branży. Natomiast pewną nowością czy pewnym trendem, który się bardzo wyraźnie zarysowuje, są inwestycje związane z elektromobilnością, pojazdami elektrycznymi, komponentami do tych samochodów. Tu wyraźnie wyróżniamy się nie tylko w skali naszego kraju, ale nawet, mam wrażenie, Europy.